Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na naszym webinarium, które odbędzie się dzisiaj pod hasłem Nowy MDR, czyli DAC 7. Ja się nazywam Konrad Kurpiewski, jestem radcą prawnym, ekspertem do spraw MDR i polityki podatkowej w PwC. Wraz ze mną nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzą Maciej Przychodzeń, ekspert MDR, lider, szef naszego wewnętrznego zespołu MDR w PwC, a także Mikołaj Jaworowski. Dzień dobry. Adwokat, ekspert w PwC. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie dyrektywa Rady Unii Europejskiej, tak zwana DAC 7, w szczególności w aspekcie obowiązków, jakie wynikają z tej dyrektywy dla biznesu w Polsce, szeroko rozumianego. W tytule naszego webinarium pozwoliliśmy sobie nawiązać do MDR, czyli zestawu obowiązków raportowania schematów podatkowych, który wynika z dyrektywy będącej poprzedniczką dyrektywy DAC 7, a zatem dyrektywy DAC 6. Obydwie te dyrektywy stanowią, można powiedzieć, pewien wyraz polityki realizowanej na poziomie unijnym, a zmierzającej do zwalczania wszelkich procesów związanych z unikaniem opodatkowania. Dla tych z Państwa, którzy dotrwają z nami do końca, wspomnimy bardzo krótko o naszym narzędziu dotyczącym, umożliwiającym taką wstępną ocenę ryzyka wystąpienia schematu podatkowego. Tutaj Maciek też poda hasło do tego narzędzia, z którego przez pewien czas będzie można korzystać w sposób nieodpłatny celem jakby zapoznania się z tym narzędziem. Dodam jeszcze, że przewidujemy możliwość zadawania pytań na czacie. Nie wiem, czy uda nam się adresować już te wszystkie pytania w trakcie samego naszego spotkania, natomiast z pewnością będziemy wracać do Państwa z odpowiedziami indywidualnie w tym zakresie. Myślę, że to tyle tytułem wstępu. Pozwolę sobie przekazać głos Maćkowi, który naświetli nieco tło regulacyjne towarzyszące przyjęciu dyrektywy DAC 7. Tak, dokładnie. Dziękuję, Konrad. Dzień dobry Państwu. Także jak Konrad wspomniał, będę miał przyjemność przedstawić Państwu samo tło regulacyjne. I przechodząc do samego tematu, nie możemy tutaj nie wspomnieć o samej dyrektywie Rady Unii z 22 marca 2021 roku, która wprowadza nam regulację DAC 7 do europejskiego porządku prawnego. Czym w takim razie jest sama regulacja DAC 7? Dotyczy ona bowiem raportowania tak zwanych przekazywania informacji przez tak zwanych operatorów platform cyfrowych. O samych zasadach nieco więcej powiedzą Mikołaj i Konrad w dalszej części naszej prezentacji. Jak zostało wskazane w preambule regulacji, szybka transformacja cyfrowa gospodarek stworzyła nowe wyzwania dla administracji podatkowych w zakresie opodatkowywania transakcji czy też czynności, które są dokonywane za pośrednictwem platform cyfrowych. W związku z tym niektóre z państw wprowadziły jednostronnie pewne rozwiązania, które mają na celu gromadzenie informacji o tym, co jest dokonywane za pośrednictwem takich platform cyfrowych. I do takich państw możemy zaliczyć między innymi Francję oraz Irlandię. Wiemy także, że Wielka Brytania oraz Niderlandy już przygotowały regulacje DAC 7. Wiemy także, że w Estonii zostały wprowadzone regulacje pokrewne do DAC 7.
Biorąc to pod uwagę, powstała potrzeba zapełnienia pewnej luki regulacyjnej na naszym kontynencie w taki sposób, aby nie dochodziło do tego, aby w pewnych jurysdykcjach informacje o czynnościach dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych były w pewien sposób, informacje były gromadzone, a w innych państwach nie. Stąd sama regulacja. Intencją bowiem tych przepisów jest to, aby tak zgromadzone informacje o czynnościach dokonywanych na platformach cyfrowych mogły być przekazywane do organów podatkowych i aby można było takie czynności opodatkować oraz obciążyć podatkiem VAT. Jeśli zaś chodzi o sam obowiązek gromadzenia danych, tak jak wspomniałem, no to tym obowiązkiem zostaną obciążeni sami operatorzy platform cyfrowych jako podmioty, które mają najszerszą wiedzę na temat czynności realizowanych za pośrednictwem platform cyfrowych. I jedynie dla dopełnienia może tutaj powiem, że dyrektywa przewiduje możliwość wprowadzenia sankcji za niewywiązywanie się z obowiązków wprowadzonych w tych przepisach. Tylko taka jedna rzecz, żeby jasno zarysować zakres, którego dotyczy ta dyrektywa. Czy należy to tak rozumieć, bo wspominałeś o tych operatorach platform, czy należy to tak rozumieć, że ci operatorzy będą jedynie uderzeni, że tak powiem, tymi regulacjami i będą musieli się do nich dostosować, czy to jest jakiś szerszy problem potencjalnie? Na pewno w największym stopniu, dlatego że to oni będą musieli gromadzić te informacje. Myślę, że można powiedzieć, że najbardziej dotknięty tymi regulacjami będzie szeroko pojęty sektor e-commerce, ale nie tylko. A jeśli chodzi o podmioty, które działają na platformach cyfrowych, no to myślę, że możemy również powiedzieć, że te podmioty też w pewien sposób będą dotknięte tymi regulacjami. Dziękuję, Konrad. I tak wracając do samych sankcji, to dyrektywa postuluje możliwość wprowadzenia sankcji, które mogą sięgać nawet możliwości wykluczenia samego operatora platformy cyfrowej z rynku oraz uniemożliwienia działalności przez sprzedawcę, przez podmiot, który na takiej platformie działa. Jeszcze może słowo o terminach. Regulacje DAC 7 powinny zostać opublikowane, wdrożone do końca tego roku i powinny zacząć działać od początku przyszłego roku. Dziękuję Państwu i teraz przekażę głos Mikołajowi, który powie nieco więcej na temat samych obowiązków raportowania dla operatorów platform. Dziękuję. Jasne. Powiem teraz krótko, czy wprowadzę raczej w takie technikalia dotyczące tego, jakie to nowe obowiązki są nakładane przez nową dyrektywę. I może powiem to w takiej kolejności, tak, czyli najpierw kogo ten obowiązek raportowy dotknie, czyli krótko o operatorach platform, a potem powiem w szczegółach, jakie podmioty są raportowane, jakie czynności wykonywane przez te podmioty będą raportowane i jaka też będzie treść nowych gromadzonych i przekazywanych informacji. Więc może zaczynając od tematu zakresu podmiotowego. Tak jak już Maciek wspominał, to jest obowiązek nakładany na operatorów platform. I żeby zrozumieć lepiej, co przepisy rozumieją pod pojęciem operatorów platform, trzeba odwołać się do definicji platformy, która jest w dyrektywie DAC 7. I w tej definicji, z tej definicji wynika, że platformą jest takie oprogramowanie, strona internetowa, aplikacja mobilna, która jest udostępniana użytkownikom, a jednocześnie sprzedawcy mają możliwość wystawiania i oferowania za jej pośrednictwem swoich towarów
albo usług, doprowadzenia do zawarcia transakcji, a następnie pobierania też wynagrodzenia za takie towary i usługi za pośrednictwem tej platformy. I z tego wynika, że operatorem takiej platformy jest taki podmiot, który będzie zawierał ze sprzedawcami umowy w celu udostępnienia im tej platformy i umożliwienia im oferowania swoich towarów i usług za pośrednictwem takiej platformy. I ten zakres obowiązków raportowych jest określony w przepisach dość szeroko, dlatego że potencjalnie to może dotyczyć zarówno rezydentów podatkowych na terytorium Unii Europejskiej, podmiotów, które są zarejestrowane albo posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium Unii Europejskiej, a także potencjalnie nawet podmiotów spoza Unii, czyli takie podmioty, które potencjalnie umożliwiają sprzedawcom z terytorium Unii Europejskiej oferowanie swoich towarów i usług za ich pośrednictwem. No chyba, że dane państwo wprowadzi na podstawie umowy z Unią Europejską równoważne środki, które zapewnią, że taki operator platformy będzie raportował tych sprzedawców u siebie, a następnie to państwo przekaże właściwemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej stosowne informacje. I myślę, że tutaj też warto jest wspomnieć o tym, że przepisy zawierają też kilka wyłączeń dotyczących tych obowiązków raportowych. Część odnosi się do samej definicji platformy. Mianowicie przez platformę nie będzie się rozumieć takich narzędzi informatycznych, które będą tylko umożliwiały samo przetwarzanie płatności, czyli takich platform stricte płatniczych. Nie będzie się uważało za platformę tylko i wyłącznie takich stron, za pośrednictwem których będzie tylko i wyłącznie będą oferowane towary albo usługi, albo takich, które będą tylko i wyłącznie pozwalały na przekierowywanie albo przenoszenie użytkowników z tej platformy do strony internetowej czy do sklepu właściwego sprzedawcy. W takiej sytuacji, jeżeli dana platforma pozwala zarówno na przetwarzanie płatności, jak i wystawienie oferty, to już hipotetycznie wpadamy w sam obowiązek albo mamy do czynienia z platformą, która może podlegać raportowaniu, prawda? Tak, ważne jest to, żeby te funkcje były połączone, to znaczy, żeby użytkownik za pośrednictwem takiej platformy mógł obejrzeć, zapoznać się z ofertą, doprowadzić do zawarcia i też potencjalnie od razu dokonać transakcji i dokonać płatności za jej pośrednictwem. Dzięki, Mikołaj. I jeszcze tak w ramach uzupełnienia, drodzy państwo, dyrektywa DAC 7 przewiduje obowiązki raportowania dla operatorów platform, również w przypadku dokonywania czynności czy transakcji krajowo, w odróżnieniu od samej dyrektywy DAC 6, gdzie intencją było pokrycie transakcji, czynności dokonywanych transgranicznie. Tutaj zaś dyrektywa wprost już wskazuje, że same czynności krajowe również mogą być pokryte jej zakresem. Dziękuję. Jasne. Jeszcze też istnieją pewne wyłączenia dotyczące samych operatorów platform. Operator platformy może się zwolnić z tego raportowania, jeśli tylko wykaże, że model biznesowy tej platformy jest tak sformułowany, że ona nie obejmuje sprzedawców, którzy będą podlegali raportowaniu. Czyli albo sprzedawców, którzy są po prostu nieraportowani, albo sprzedawców, którzy dokonują czynności, które po prostu nie podlegają raportowaniu. To, co jeszcze w ramach takiego podsumowania tego ujęcia podmiotowego zakresu zastosowania dyrektywy warto podkreślić, jak rozumiem, to, że te platformy powinny umożliwiać zawarcie umów czy relacji biznesowej podmiotom trzecim, czyli nie sama platforma oferuje swoje usługi, a pośredniczy, może to nie jest adekwatne akurat określenie, ale generalnie umożliwia to zawieranie transakcji innym podmiotom. Tak, zasadniczo tymi obowiązkami nie będą objęte takie platformy o charakterze wewnętrznym, czy takie własne sklepy internetowe, czy takie
sklepy należące do operatorów tych platform albo ich podmiotów powiązanych. Ale z drugiej strony na rynku obserwujemy dużo platform, które umożliwiają sklepom internetowym funkcjonowanie i już tego typu platformy mogłyby w taki obowiązek wpadać. Tak, no i może przechodząc płynnie trochę do tego zakresu przedmiotowego, tak, czyli do podmiotów podlegających raportowaniu, do czynności podlegających raportowaniu i do zakresu tych obowiązków. Przede wszystkim raportowaniu będą podlegać sprzedawcy wystawiający swoje towary albo usługi za pośrednictwem platform. Co oznacza, że taki sprzedawca będzie raportowany, jeśli w dowolnym momencie danego okresu sprawozdawczego, a przez okres sprawozdawczy rozumie się rok kalendarzowy zasadniczo, będzie zarejestrowany na platformie, a co więcej wykonał jakąś raportowalną czynność albo otrzymał za nią wynagrodzenie za pośrednictwem tej platformy. I sprzedawcy będą raportowani, jeśli będą rezydentami w państwie członkowskim albo będą wynajmować nieruchomości znajdujące się w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Co oznacza, że tak naprawdę operator platformy przekaże czy zaraportuje u siebie właściwym organom podatkowym dane tego sprzedawcy, natomiast to państwo członkowskie później przekaże państwu członkowskiemu sprzedawcy informacje na temat tego sprzedawcy i na temat transakcji, które on zawiera za pośrednictwem tej platformy. Co oznacza, że przykładowo polscy sprzedawcy mogą zostać zaraportowani w innym państwie Unii Europejskiej, a następnie polski fiskus otrzyma od właściwego państwa członkowskiego informację, że taki sprzedawca w Polsce istnieje, że on otrzymuje tutaj wynagrodzenie i że prowadzi działalność w zakresie regulowanym przepisami DAC 7. I tutaj też istnieje kilka wyłączeń dotyczących tego, kogo nie będzie trzeba zgłaszać i kogo nie trzeba będzie raportować. I w pierwszej kolejności są to podmioty o charakterze takich, o dużej wiarygodności, tak? Czyli podmioty rządowe, czy podmioty notowane na rynku papierów wartościowych, albo ich podmioty powiązane. Natomiast ważne tu oczywiście, ważna informacja jest taka, że to dotyczy tego obowiązku, tego zakresu przedmiotowego, tak? Czyli oczywiście może być taki podmiot, który jest notowany na rynku papierów wartościowych, jest operatorem platformy i ciągle na nim mogą oczywiście ciążyć takie obowiązki. Dodatkowo mamy tutaj też dwa rodzaje wyłączeń dotyczące materialności. Przede wszystkim wyłączone są z tych przepisów czy z raportowania takie transakcje zawierane przez podmioty, które wykonują powyżej 2000 czynności najmu nieruchomości pod tym samym adresem w danym roku. Czyli ta regulacja ma na celu wyeliminować takie duże podmioty, w stosunku do których ryzyko unikania opodatkowania jest znikome. A z drugiej strony przepisy zawierają też takie warunki de minimis, czyli dla podmiotów, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wykonują mniej niż 30 czynności sprzedaży towarów za pomocą takiej platformy i otrzymywane przez nich wynagrodzenie nie przekracza 2000 euro w danym roku kalendarzowym. I tutaj mamy takie specyficzne wyłączenia dotyczące zarówno dużych podmiotów, jak i podmiotów, które prowadzą znikomą działalność. Natomiast te wyłączenia też ilościowe nie dotyczą wszystkich rodzajów, że tak powiem, działalności tych podmiotów sprzedawców, a jedynie określonych z nich, prawda? Tak, dokładnie. To kryterium dotyczące dużych podmiotów dotyczy tylko i wyłącznie umów najmu i tylko i wyłącznie umów najmu pod konkretnym adresem. Natomiast to kryterium dotyczące, to kryterium de minimis tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie takiej drobnej sprzedaży towarów, która ze względu na swój charakter raczej nie będzie powodowała, że dany podmiot jest
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie, jak sprzedaje swoje towary. Czyli dla usług świadczonych osobiście oraz dla najmu środków transportu takich wyłączeń nie mamy. Tak, dokładnie. To będzie bez względu na materialność, tego typu transakcje powinny być zgłaszane. Dokładnie, więc może teraz bardzo, bardzo też krótko wspomnę o zakresie przedmiotowym, czyli jakie tak naprawdę czynności powodują nam powstanie obowiązków raportowych na podstawie dyrektywy DAC 7. I mamy tutaj listę, którą otwiera ją umowy najmu. I to zarówno najmu takich lokali mieszkalnych, komercyjnych, miejsc parkingowych. Z drugiej strony mamy na tej liście usługi świadczone osobiście. I przez te usługi świadczone osobiście rozumie się takie usługi o charakterze profesjonalnym, świadczone przez podmioty, przez osoby fizyczne, albo we własnym imieniu, albo na rzecz jakichś podmiotów. I to bez względu na to, czy dane usługi wykonywane są online, czy też po prostu są to usługi wykonywane offline, a tylko do samego zawarcia umowy, czy doprowadzenia do zawarcia tej umowy doszło za pośrednictwem takiej platformy. Oczywiście w tym zakresie przedmiotowym mieści się też sprzedaż towarów, czyli też szeroko rozumiany rynek e-commerce będzie tym dotknięty. No i najem środków transportu za pośrednictwem platform również będzie tą czynnością raportowalną. No i tutaj wyłączeniem z zakresu tych czynności podlegających raportowaniu są właśnie te czynności wykonywane albo w ramach danego podmiotu, czyli przez jego pracowników, albo przez jego podmioty powiązane, czyli właśnie własne sklepy, czy własne platformy, które tylko i wyłącznie służą do oferowania swoich własnych usług czy produktów, nie będą podlegały raportowaniu. Czyli, ale już w momencie, kiedy pojawi się jakiś zewnętrzny sprzedawca, czy jakiś podmiot trzeci oferujący swoje towary i usługi za pośrednictwem takiej platformy, może to oznaczać, że takie obowiązki raportowe się pojawią. Pytanie w tym kontekście, co z podmiotami powiązanymi, tak? Bo wyobrażamy sobie, że w ramach grup kapitałowych często te platformy się pojawiają w jednym z podmiotów w grupie, który te działania podejmuje w imieniu też podmiotów powiązanych. I pytanie, czy możemy tak bezrefleksyjnie jakby podejść do tego wyłączenia dotyczącego grup kapitałowych w tym zakresie? Na pewno w sytuacji, kiedy jest jeden podmiot prowadzący platformę, a inne podmioty z niej korzystają, nawet jeśli są to podmioty powiązane, to na pewno jest sytuacja podwyższonego ryzyka. Tak? To znaczy taka sytuacja powinna być na pewno bardzo blisko przeanalizowana. Pytanie, czy możemy się w takiej sytuacji powołać na to zwolnienie, czy nie, to myślę, że będzie bardzo trudne pytanie do odpowiedzi. I na sam koniec wspomnę o samym zakresie gromadzonych informacji, czyli o tych obowiązkach dotyczących informacji i ich weryfikacji, które nakłada dyrektywa DAC 7. I ja bym powiedział, że są takie dwie kategorie informacji, których gromadzenia będzie wymagała dyrektywa DAC 7. I pierwsza kategoria to są takie informacje dotyczące sprzedawców stricte, czyli ich nazwy, numery NIP, dane rejestracyjne, numery VAT, dane rachunków bankowych, dane dotyczące ich rezydencji podatkowej. To wszystko będą informacje, które będą podlegały gromadzeniu przez operatorów platform. Z drugiej strony mamy taką kategorię informacji dotyczących samych zawieranych transakcji. I to są takie informacje na temat ilości zawartych transakcji, wartości pobranego wynagrodzenia, ale też samego wynagrodzenia pobieranego przez operatora platformy w związku z tymi czynnościami, czyli ewentualnych prowizji czy ryczałtów. Dla wynajmu nieruchomości z kolei też będą w zakresie tych informacji gromadzonych wchodziły informacje o adresach tych nieruchomości i o liczbie dni, w których dana nieruchomość jest wynajęta w danym okresie sprawozdawczym. I myślę, że warto jest wspomnieć, że
Dyrektywa DAC 7 nakłada takie obowiązki należytej staranności i w zakresie gromadzenia, ale też w zakresie weryfikacji tych otrzymanych danych. Więc ważne jest to, że operator platformy będzie po pierwsze musiał zidentyfikować sprzedawcę, zidentyfikować to, czy dany sprzedawca podlega raportowaniu, czy jest sprzedawcą zwolnionym, a potem sprawdzić też przekazywane przez sprzedawcę informacje w oparciu o dostępne mu informacje i dokumenty, czyli informacje wynikające albo z umów zawieranych z danym sprzedawcą, albo z publicznie dostępnych usług czy interfejsów elektronicznych, takie jak bazy numerów NIP, biała lista podatników, system WIS i tak dalej. Czyli ten cały obowiązek weryfikacji będzie spoczywał na operatorze platformy. Do implementacji regulacji DAC 7 to duży proces, który nie jest skoncentrowany tylko i wyłącznie w funkcji podatkowej, ale może również wymagać pewnych czynności w zakresie na przykład infrastruktury samej platformy, przez którą dokonywane są czynności, również pod kątem tego, jaki jest zakres tych informacji, których będziemy wymagać od sprzedawców na platformach. Tak, dokładnie. To te obowiązki przede wszystkim się będą sprowadzały do tego, żeby operatorzy platform najpierw zidentyfikowali, czy są zobowiązani do raportowania, a potem zastanowili się, czy posiadają już wszystkie informacje, których gromadzenia wymagają te przepisy, albo czy mają wprowadzone określone mechanizmy należytej staranności do weryfikowania, czy te informacje zostały im przekazane w sposób prawidłowy. W związku z tym taki proces będzie wymagał nie tylko zaangażowania zespołu podatkowego, ale też na pewno też zaangażowania zespołu prawnego i służb informatycznych w danym podmiocie. Tak, prawdopodobnie będzie to wymagało również zmiany pewnych regulaminów czy też umów ze sprzedawcami prowadzącymi działalność poprzez te platformy, bo spodziewam się, że sprzedawcy bez takiej zmiany mogą po prostu takich informacji, mogą nie być zobowiązani do przekazywania takich informacji na podstawie istniejących obecnie umów. I w kontekście dochowywania tych obowiązków należytej staranności, które są przewidziane dyrektywą, warto też może dwa zdania powiedzieć na temat jakby statusu prac w zakresie implementacji tej dyrektywy przez polskiego ustawodawcę. Na ten moment nie jest znany projekt, który pokazywałby, w jaki sposób polski ustawodawca chce tę dyrektywę implementować. Natomiast mamy informację z Ministerstwa Finansów, że to nie przewidywane są żadne zakłócenia i zgodnie z tym, jak dyrektywa wymaga, te przepisy polskie, które ją implementują, powinny być od przyszłego roku obowiązywać także w Polsce. Świadomość, że do końca roku pozostało niewiele czasu, także pewnie to jest najlepszy czas, żeby zacząć się interesować tym tematem i już modyfikować istniejące umowy, regulaminy oraz sposób, w jaki te informacje, które tutaj wymieniamy, są pozyskiwane. Tak, zwłaszcza, że to nie tylko jest temat gromadzenia i weryfikacji otrzymanych informacji, ale też później właściwego ich zaraportowania, o czym właśnie za chwilę powie Konrad, więc przekazuję mu głos. Dzięki. Powiedzieliśmy sobie kilka zdań o tle regulacyjnym towarzyszącym przyjęciu tej dyrektywy na razie na poziomie unijnym. Powiedzieliśmy, kogo dotyczą te obowiązki, co ma być raportowane. Wypada też dodać kilka zdań na temat samej konstrukcji tych obowiązków sprawozdawczych oraz i jakby mechanizmów, które mają zapewnić ich egzekucję. Przede wszystkim ten taki podstawowy obowiązek, o którym tak naprawdę już wspominał Mikołaj, dotyczy raportujących operatorów platformy, którzy te informacje, które gromadzą w ramach realizacji tych obowiązków należytej staranności, powinny przekazywać organom. Zwracam uwagę, że informacje te są dość szczegółowe. Tutaj nawet numery ksiąg wieczystych, jeżeli chodzi o
transakcje najmu powinny być raportowane w ramach tych działań. I takie raportowanie powinno następować do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały zgromadzone, mówiąc w pewnym uproszczeniu. To, co jeszcze bym cofnął, to, co jest też istotne i co dla państwa, którzy mieliście do czynienia trochę z regulacjami MDR, nie będzie jakąś nowością, są mechanizmy, które DAC7 wprowadza w zakresie, które zmierzają do uniknięcia sytuacji, w której te same informacje byłyby raportowane organom przez wiele podmiotów albo w różnych jurysdykcjach. Więc te mechanizmy powodujące, że w sytuacji, w której jeden podmiot zaraportował dane informacje, drugi nie musi tego robić, bo jest zwolniony, też przewidziano w dyrektywie. Podobnie, jeżeli dany podmiot, szczególnie ten spoza Unii, mógłby raportować w kilku jurysdykcjach, na przykład z uwagi na fakt, że w jednej jest zarejestrowany w jakiś sposób, a w drugiej posiada zakład, wówczas wybiera jedną z jurysdykcji, w której chce te informacje organom przekazywać. Pytanie praktyczne, jakie to mogą być przypadki, gdzie dany podmiot raportuje w jednym państwie, raportuje, a drugi podmiot miałby raportować te same informacje z uwagi chociażby na fakt, że to, o czym wspominał Mikołaj, raportujemy na też wysokość wynagrodzenia, które operator platformy wypłaca tym sprzedawcom, więc pytanie, w jakich przypadkach kilka podmiotów miałoby mieć wiedzę o tym wynagrodzeniu i móc je w ogóle raportować, natomiast no, wspominamy, że taki mechanizm dyrektywa przewiduje. Drugim elementem tych obowiązków raportującego operatora platformy jest przekazanie informacji o sprzedawcy także samemu sprzedawcy, czyli poinformowanie go de facto o tym, co jest raportowane w tym samym terminie 31 stycznia roku następnego. Dyrektywa zapewnia też, zabezpiecza możliwość o przymuszenia tych wszystkich podmiotów, na których te liczne obowiązki spoczywają, do ich realizacji. Jednym z instrumentów, które tutaj zastosowano, jest przydanie samemu operatorowi platformy pewnych możliwości. To już Maciek o tym na początku wspominał, teraz to sobie powtórzymy. Możliwości egzekucji informacji od sprzedawców. I taki raportujący operator platformy będzie mógł nawet zamknąć konto sprzedawcy i uniemożliwić mu ponowną rejestrację. Te działania oczywiście powinny być poprzedzone stosownymi upomnieniami kierowanymi do sprzedawcy, to już jakby jest bardziej skomplikowany proces, natomiast zasadniczo takie sankcje, że tak powiem, mogą ci operatorzy na sprzedawców nakładać. Podobnie oczywiście mogą wstrzymywać wypłatę wynagrodzenia sprzedawcy, który określonych informacji nie dostarcza. Operatorzy platform będą musieli także gromadzić stosowną dokumentację, w ramach której udowodnią, że te procedury należytej staranności, o których mówiliśmy, będą dochowane i że sam proces raportowania organom też przebiega w sposób prawidłowy. Siłą rzeczy, poza tymi instrumentami przydanymi raportującym operatorom platformy, pewne instrumenty także państwo będzie musiało posiadać, żeby móc od samych operatorów egzekwować ich obowiązki, więc dyrektywa też no, przewiduje nakaz zgłaszania informacji, który ma być nakładany na operatorów platform. Oczywiście muszą być też wprowadzone i to, jak rozumiem, stanie się już od przyszłego roku procedury administracyjne, w tym procedura administracyjna dotycząca jednorazowej rejestracji raportującego operatora platformy. O co tu chodzi? Tak jak wspominał Mikołaj, podmioty spoza Unii Europejskiej, które nie mają tu prezencji w postaci chociażby zakładu, zarządu, nie są zarejestrowane w Unii, także będą musiały raportować. Co tutaj bym to podkreślił. W takim przypadku dyrektywa nakazuje państwom członkowskim przewidzenie procedury, która umożliwi takim podmiotom rejestrację w danym państwie członkowskim. Jak rozumiemy, czytając dyrektywę, może to być w zasadzie dowolne państwo unijne. To państwo
nadaje w takiej sytuacji po przejściu tej procedury numer identyfikacyjny takiemu podmiotowi, który to raportowanie będzie musiał realizować. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku też DAC-a 6, dyrektywa zawiera pewne wytyczne co do tego, jakie mają być sankcje za braki w raportowaniu. Mają być one skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Jak pamiętamy chociażby z doświadczeń dotyczących implementacji dyrektywy DAC 6, no, różne państwa członkowskie różnie to odstraszanie też traktują, więc pewnie jakaś swoboda tutaj też będzie i różnice będą miały miejsce w ramach implementacji w poszczególnych krajach w tym zakresie. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o samą procedurę. Nie jest ona na ten moment bardzo skomplikowana. Pewnie to będzie też kwestia oczekiwania na polskie przepisy. Kluczowe jest to, co powinno być raportowane. No i ten termin 31 stycznia roku następnego to są takie dwa zasadnicze, myślę, punkty, które warto podkreślić. Oczywiście, jeżeli chodzi o podmioty spoza unijne, też warto pamiętać o tej procedurze jednorazowej rejestracji, bo to też jest takie specyficzne rozwiązanie przewidziane w tej dyrektywie. Myślę, że warto też podkreślić, że czasu już tak naprawdę nie jest wiele, tak żeby i przygotować się na samo zgromadzenie informacji, na wprowadzenie wszystkich procedur należytej staranności i jeszcze na samo dodatkowo zaraportowanie tych informacji, tak żeby to pierwsze raportowanie, żeby z nim zdążyć i żeby ono było kompletne. Tak, teoretycznie w tym czasie można przygotować chociażby dokumentację, która potwierdzałaby, że na danej platformie nie są prowadzone czynności, które mogłyby podlegać raportowaniu lub z platformy nie korzystają sprzedawcy, którzy są zaliczani do takich sprzedawców, których to informacje należy raportować. Tak, no i myślę, że sama komunikacja już do istniejących sprzedawców jest też bardzo istotna, ponieważ już mogą być już raportowani w zasadzie od przyszłego roku, więc jest najwyższy czas, żeby już ich poinformować, że ich dane będą przekazywane organom podatkowym ich państw rezydencji. No i często ten zakres tych danych obecnie posiadanych, jak zakładamy, pewnie będzie musiał być poszerzony, tak? Jak wspominaliśmy, kwestia ksiąg wieczystych, numerów rachunków, właścicieli tych rachunków, to są jakieś takie elementy, które być może nie zawsze obecnie są gromadzone. No a będą musiały być w świetle dyrektywy, o ile oczywiście dany podmiot no, będzie objęty zakresem jej zastosowania. Dobrze, drodzy Państwo, dziękujemy w takim razie za poświęcony czas na naszą część DAC 7. Teraz przejdziemy do materiału bonusowego, o którym wspominaliśmy na samym początku, dotyczącego narzędzia MDR Assessment. Tak jak właśnie Konrad wspomniał, w ramach naszej organizacji przygotowaliśmy narzędzie, które umożliwi Państwu wstępną identyfikację występowania schematów podatkowych i cel, jaki nam przyświecał tworząc to narzędzie, to oszczędność Państwa czasu. Mamy świadomość, że na rynku występuje wiele narzędzi, które umożliwiają pogłębioną analizę schematów podatkowych, które wymagają przeklikiwania dużej ilości pytań oraz posiadania dosyć głębokiej wiedzy na temat raportowania schematów podatkowych. Naszym celem jest pozostawienie dogłębnych i szczegółowych analiz doradcom, a chcielibyśmy przekazać tutaj Państwu narzędzie, które umożliwi Państwu w bardzo krótkim czasie stwierdzenie, czy występuje ryzyko raportowania schematu podatkowego. Po naszym szkoleniu przekażemy Państwu link oraz hasło mailowo do samego narzędzia. Po przejściu w ten link mogą Państwo kliknąć, wejść udział w badaniu, podać Państwa adres e-mail oraz nasz klucz przekazany w mailu. To hasło to będzie PWC, MDR i wykrzyknik. PWC pisane w taki sposób, jak tutaj na ekranie, czyli P z dużej, W z małej, C z dużej, MDR z dużych liter i wykrzyknik.
i po przejściu dalej mogą Państwo udzielić odpowiedzi na 7 starannie dobranych pytań, które pomogą właśnie w tej ocenie ryzyka wystąpienia schematu podatkowego. Po przejściu tych pytań mogą Państwo zobaczyć, jaki jest ten poziom szacowanego ryzyka. Gdyby Państwo również mieli dalsze pytania co do szczegółów takiej analizy, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. W samym narzędziu zostały zagnieżdżone również materiały dodatkowe dotyczące MDR, między innymi aktualności, które na bieżąco tutaj będziemy uzupełniać. Także tutaj również zapraszamy do korzystania. Mamy również dział z regulacjami oraz z zasobami dotyczącymi MDR. Istotą akurat tego narzędzia, o którym teraz wspominamy, czyli tej wstępnej analizy, jest to, żeby, tak jak Maciek powiedział, umożliwić Państwu taką samodzielną analizę, ale jedynie pod kątem ryzyka wystąpienia schematu podatkowego, bez znajomości wnikliwej, bez trudnych pojęć i niezrozumiałych i też określonych bardzo szczegółowo w samych przepisach ordynacji, więc żeby uniknąć konieczności znajomości tych skomplikowanych regulacji, możemy odpowiedzieć na pytania, które są skonstruowane w taki sposób, że pozwalają na ocenę ryzyka wystąpienia schematu podatkowego. Oczywiście tutaj też przewidujemy zasadniczo możliwość dokonania pełnej analizy, ale to już siłą rzeczy wymaga pogłębionych działań. Dokładnie. Dodatkowo jeszcze powiem, że narzędzie jest przygotowane w wersji dwujęzycznej, także mogą Państwo śmiało dzielić się również tym narzędziem w Państwa grupach z Państwa spółkami w innych jurysdykcjach. Drodzy Państwo, w takim razie bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dalszego kontaktu, czy to w zakresie DAC 7, czy DAC 6. Dziękujemy. Dziękujemy.